13 kwietnia w 84. rocznicę zbrodni uczczono pamięć ofiar Katynia. Obchody rozpoczęto mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Intencji Ojczyzny oraz tych, którzy ponieśli zbrodniczą śmierć w Katyniu, Miedno, Jekozielsku i innych miejscach kaźni za wschodnią granicą w 1940 roku. W uroczystości uczestniczyły delegacje samorządowe miasta i powiatu ostrowieckiego ze starostą Marzeną Dębniak, przewodniczącym Rady Powiatu Mariuszem Pasternakiem, członkiem zarządu Agnieszką Rogalińską, przewodniczącą Rady Miasta Ireną Rendudą Dudek, radnymi Stanisławem Choinką, Andrzejem Pałką i Pawłem Walesicem, posłem Andrzejem Kryjem oraz harcerze. W obchodach uczestniczyły także poczty sztandarowe Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Klasy Mundurowej. Po nabożeństwie delegacje przeszły pod pomnik Golgoty Wschodu, gdzie po modlitwie w hołdzie ofiarom zbrodni złożyły wiązanki i zapaliły znicze.